Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na Hity z Action. Postanowiłam, że raz na jakiś czas będę dla Was takie filmy nagrywać, bo myślę, że takie filmy są dla Was przydatne. Możecie zobaczyć, co się u mnie sprawdziło, z czego jestem zadowolona. Więc jeśli Was ten temat interesuje, to weźcie sobie kawkę, herbatkę, co tam lubicie do picia. Usiądźcie wygodnie i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Kochani, jeśli chodzi o produkty, które mam Wam tutaj do pokazania, to najwięcej oczywiście będę w takich filmach pokazywać Wam produkty do sprzątania. Ja zazwyczaj jak jestem w Action, to najczęściej właśnie zaglądam na produkty do sprzątania. Jest ostatnio też dużo nowości, więc jak macie ochotę zobaczyć, co się nowego znajduje w Action, to oczywiście zapraszam Was na moje poprzednie filmy. A jak macie ochotę też zobaczyć Hity z Action, które już wcześniej dla Was nagrałam, to też zostawię Wam linka w opisie pod filmem. I na początku chciałam Wam pokazać Hicioraz. Tak naprawdę to są nowości, od niedawna są te produkty dostępne w Action, ale ja już przetestowałam bardzo dobrze ten produkt, więc pomyślałam, że właśnie w tym odcinku Wam opowiem troszeczkę więcej. Te produkty Fabuloza są bardzo polecane. Jeszcze jak nie były dostępne w Action, to widziałam, że dziewczyny na YouTubie polecały jakieś płyny uniwersalne i tak dalej. I tak pomyślałam, że jak są dostępne w Action, to również z miłą chęcią sobie przetestuję. Ostatnio jak wybrałam się do Action, to widziałam, że troszeczkę więcej jest tych produktów z tej firmy niż wcześniej. Są dostępne produkty do tapicerki, płyny uniwersalne, produkty do kuchni. Naprawdę bardzo fajnie się to u mnie sprawdziło. To jest odświeżacz do pomieszczeń i tkanin. A dokładnie mamy tutaj napisane natychmiastowa i delikatna świeżość bez konieczności prania. Środek odświeżający do pomieszczeń i tkanin. Natychmiast odświeża pomieszczenia, tkaniny, tapicerki. Oczywiście są dostępne różne zapachy, ale ja akurat wybrałam ten i ten mi się najbardziej spodobał. Przepięknie pachnie takim świeżym praniem i powiem Wam, że jak spryskałam tutaj naszą kanapę, tutaj nasz narożnik, to naprawdę bardzo długo było czuć ten zapach. Jak się wchodziło do mieszkania, to tak jakbyście dopiero właśnie robili pranie. Długo się utrzymuje ten zapach, faktycznie zauważyłam, że fajnie odświeża. I jak ja tego używam? Oczywiście używam do tego ściereczki, ale nie bardzo mokrej. Pryskuję najpierw tym produktem, a później właśnie przecieram ściereczką. I ja tego odświeżacza używam nie tylko do narożnika, ale również do tych krzeseł, które widzicie za mną, żeby tak właśnie odświeżyć. Warto właśnie mieć taki produkt w domu. Nie tylko dla odświeżenia, żeby narożnik wyglądał lepiej, żeby ładnie pachniał, ale też właśnie on idealnie się sprawdza, żeby tak ładnie pachniało w mieszkaniu. Ja też używam tego produktu do zasłon. Przepiękny zapach, długo się utrzymuje, naprawdę bardzo długo się utrzymuje i pachnie takim świeżym praniem. Nie wiem jak inne zapachy, bo akurat nie przetestowałam innych, ale tak to się u mnie fajnie sprawdziło, że kupiłam sobie kolejną buteleczkę. Więc kochani, o czymś to świadczy, że faktycznie ten produkt u mnie się sprawdził. Szkoda, że nie ma w tym zapachu płynu do pukania, bo z chęcią bym kupiła. I ja używam tego raz, dwa razy w tygodniu, żeby tak odświeżyć na przykład narożnik, żeby ładnie pachniał, ale też żeby nie było kurzu. Więc polecam. Naprawdę super produkt. Kolejny produkt, który mam Wam tutaj do pokazania i do polecenia, jest to też coś do sprzątania. Ja powiem Wam, że jeśli chodzi o produkty do sprzątania, to mam ich troszeczkę, ale lubię ostatnio testować nowe rzeczy i mam tutaj dokładnie środek do czyszczenia kuchni. Usuwa zanieczyszczenia, tłuszcz i brud. Do codziennego czyszczenia wszystkich powierzchni kuchennych, w tym płytek nad zlewem, piekarników, płyt grzewczych, blatów i tak dalej. To jest też tak naprawdę od niedawna moja nowość. Testuję oczywiście bardzo często, bo ja lubię mieć porządek w mieszkaniu, lubię jak jest czysto. Sprzątam zazwyczaj na bieżąco. Nie robię tak, że sprzątam na przykład w sobotę i wszystko zostawiam sobie na sobotę, tylko sprzątam tak wiecie, codziennie coś tam ogarniam, ale w sobotę sprzątam już tak dokładnie. I faktycznie to się u mnie fajnie sprawdziło, nie dość, że ładnie pachnie, to mój blat, który jest z połyskiem, jeszcze ładniej wygląda i ja na przykład jak już spryskam sobie tym produktem, to jeszcze używam papieru, żeby tak wiecie, nie było zamazów, żeby był ten blat jeszcze lepiej doczyszczony. I też używam tego do mycia kuchenki. Więc dziewczyny, jeśli macie coś do polecenia właśnie z tej firmy, to dajcie mi znać w komentarzach, bo oczywiście wszystkiego bym też nie była w stanie przetestować, ale jak zużyję, to na pewno do tego po raz kolejny wrócę. Fajnie nabłuszcza meble, ładnie pachnie, długo się też ten zapach utrzymuje.
Więc jeśli chodzi o te produkty, to naprawdę jestem z nich zadowolona. Kolejna rzecz, którą mam Wam tutaj do pokazania. Myślę, że nie każdy z Was czegoś takiego używa. Myślę, że niektórzy nawet nie słyszeli o czymś takim. A może niektórzy mają też negatywne zdanie właśnie na temat takich produktów. I ten produkt jest z tej samej firmy, co te płyny, które Wam przed chwilką pokazałam. A dokładnie mam tutaj perfumy do prania. Zobaczcie, jakie jest spore już zużycie. I powiem Wam tak. Ja byłam... może nie przeciwna, ale zastanawiałam się, jaki to jest sens w ogóle używać takiego czegoś, jak są płyny, płyny też ładnie pachną, ale jak kupiłam i przetestowałam i wlałam właśnie troszeczkę tam, gdzie wlewa się płyn do płukania, to powiem Wam, że zmieniłam zdanie. Myślę, że raz na jakiś czas będę kupować właśnie te perfumy do prania, więc przetestujcie sobie ten produkt i nie nastawiajcie się od razu negatywnie, że po co coś takiego używać, jak są płyny, bo ja też miałam, wiecie, takie zdanie, że po co mi coś takiego, ale jak zrobiłam pierwszy raz pranie, to zauważyłam, że pranie jest dłużej świeże, że faktycznie ładnie pachnie. I te perfumy do prania, jeśli chodzi o zapach, to gdybym miała Wam opisać, jak te perfumy pachną, to one są bardzo podobne do niebieskiego Lenora. I faktycznie jak wleję troszeczkę tego produktu, to te ciuchy dłużej pachną, są dłużej świeże. Więc tak pomyślałam, że pokażę Wam te perfumy do prania. Może ktoś będzie chciał sobie przetestować. Może też niektórzy nie słyszeli o takim czymś. Kolejny produkt, który chciałam Wam pokazać i nawet zrobiłam dla Was osobny test. A dokładnie mam tutaj spray samoopalający. Tak to wygląda, więc jak macie ochotę zobaczyć, jak ten produkt dokładnie się u mnie sprawdził, to oczywiście zostawię Wam linka do tego filmu, gdzie przetestowałam dokładnie ten samoopalacz, pokazałam Wam, jak wyglądały moje nogi przed i jak wyglądały po, ale chciałam Wam tutaj też o tym wspomnieć, bo widziałam, że tam za dużo osób nie widziało tego filmu i na pewno to będzie przydatne dla dziewczyn, które chcą się szybko opalić. Po 2 godzinach zobaczyłam, że są efekty i że te nogi są ciemniejsze. Dużym plusem jest też to, że on tak nie śmierdzi jak zwykłe samoopalacze, bo właśnie mi to najbardziej przeszkadza w samoopalaczach, dlatego ja też nie używam zbyt często samoopalaczy, a używam ich tylko wtedy, kiedy chcę wystawić nogi, czyli latem. Jak jeszcze się nie opaliłam, jak mam jeszcze blade nogi, to lubię sobie właśnie użyć takiego samoopalacza, żeby te nogi wyglądały troszeczkę lepiej, żebym nie była takim bledziochem. Więc pierwszym plusem jest to, że nie śmierdzi jak zwykły samoopalacz. Oczywiście jest jakiś tam zapach takiego samoopalacza wyczuwalny, ale nie aż tak mocny jak zwykłe samoopalacze. Drugim plusem jest to, że nie jest żółty. Jak rozprowadzicie ten samoopalacz, to ta skóra wygląda jakby była faktycznie opalona. Nie ma plam. Oczywiście wiadomo, że dużo też zależy od tego, jak rozprowadzicie ten samoopalacz, ale wystarczy, że takimi okrężnymi ruchami nałożycie ten samoopalacz i myślę, że nie będzie plam. Przynajmniej ja tych plam nie miałam, a powiem Wam, że jeśli chodzi o samoopalacze, to też znawczynią nie jestem. Mamy tutaj 150 ml. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której Wam zapomniałam powiedzieć, że w pierwszy dzień, jak nałożyłam sobie ten samoopalacz, to nie miałam takich ciemnych nóg, ale na drugi dzień, jak się obudziłam, to naprawdę było widać, że moje nogi są bardzo opalone. Tak, tym samoopalaczem oczywiście. Więc polecam. I ostatnia rzecz, którą też chciałam Wam polecić, jest to coś do ust. Dziewczyny, jak macie suche skórki, chcecie zadbać o te usta, to polecam Wam taki produkt. To jest bardzo tanie, dokładnie jest to maseczka do ust, żeby je nawilżyć. Nakładam ją wieczorem, to rano jak się budzę, to one są bardzo mięciutkie, są delikatne, są bardzo fajnie nawilżone. I to jest coś takiego, jakbym sobie nałożyła witaminę A. I właśnie przy okazji tego filmu też chciałam Wam powiedzieć, że witamina A świetnie się sprawdza, jak macie jakieś niedoskonałości. Czucie też się goją. 15 ml, fajny produkt, niedrogi. Usta są nawilżone, mięciutkie. No i oczywiście też lepiej wyglądają pomadki matowe na takich ustach, gdzie nie ma suchych skórek, gdzie one są lepiej nawilżone. Więc to tyle, jeśli chodzi o moje produkty, które Wam chciałam pokazać. Mam nadzieję, że tym filmem Wam pomogłam. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić dla mnie łapki w górę. Wtedy będę wiedziała, żeby dla Was częściej nagrywać takie filmy. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się już w kolejnym. No i oczywiście czekam na Wasze komentarze, bo może macie coś też fajnego do polecenia z Action. Buziaki, pa pa!